Halo, halo, pozdrawiam Was, to jeszcze raz ja, Andrzej z tej strony. Dla młodych hodowców bardzo ważne informacje, dla tych, którzy chcą się nauczyć, dla mistrzów też, każdy ktoś chce się nauczyć, naprawdę, szczerze. Skrzydło, o, 4 lotki skrzydła. Nie demonstruję to na gołębiach, bo nie chcę, po prostu nie chcę łapać i stresować, po co to wszystko. O skrzydle, jeśli skrzydło u gołębia ma tak zwane skrzydło, te pierwsze skrzydło jest jak szerokie, takie szerokie, prawda? To jest genetyka, to jest szerokie, to powiem Ci, że to pierwsze skrzydło jest szerokie, to jest długi dystans, wolniejszy gołąb, długi dystans. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to jest porównanie do czego może być? Porównanie do na przykład do łódki płynącej. Tu jest woda, prawda? Woda jest i to łódka jest takie zrobiona, prawda? To tak samo porównanie tego skrzydła do tej łódki, czyli tu jest po okrągło. Ta łódka nie może być szeroka, nie może być szybka, prawda? Zobacz, w teoretyce i w praktyce żeglarstwa musi być zawsze gdzieś ostrze. Czym szerzej, tym gorzej, prawda? Wolniej, spokojnie. To tak samo jest z tymi piórami gołębi genetycznie. One są na dłuższe dystanse i one są wolniejsze, bo im ciężej przecinać te powietrze, które idzie z tej strony. Z wodzie w statkach jest to, że po prostu większy opór tutaj ma, prawda? Większy opór. Dlatego musisz mieć potwierdzenie skrzydła do czegoś, pióra do czegoś. Teraz to jest pióro. To jest te pierwsze pióro, co mówię. Teraz następne pióro jest, które jest bardzo, na przykład jest bardzo takie, przepraszam Cię, trochę mi zajdzie to namalować. I takie, wiesz, takie ostre, takie kurcze, takie lekko strawe, tylko że to mi nie weszło, było proste, prawda? I z drugiej strony jest takie ten i prosto jest, prawda? To jest to skrzydło takie, to nie jest tak dokładnie, ale jest różnica w wyglądzie. Nie aż tak może, tylko że trochę inaczej, prawda? Trochę inaczej. To właśnie to pióro tak samo to jest na wolniejsze obroty, na większe, przecinające. To jest taki stołowy nóż do masła, bym powiedział. To i to jest stołowy nóż do masła. A teraz pokażę Ci ostrze. Ostrze. Pióro ostre. I bardzo wąskie, wąziutkie tutaj do samego dołu, wąziutkie. Te pióro ostre to jest naprawdę na szybkich gołębiach. To pióro ostre jest na szybkich gołębiach, dlatego że ten powietrze jest szybciej przepływa, prawda? Tutaj z tej strony. Porównanie teraz do statku, do wody, prawda? Do wody porównanie. I po prostu to jak statki, jest szybszy pływ, jest szybszy przepływ. To tak samo ma zastosowanie. Zawsze miej potwierdzenie w czymś drugim, to samej wartości w czymś drugim, żeby Ci poświadczało względem. Teraz jak są pióra, tak spróbuję tak po dziku namalować i skrzydło, prawda? Te skrzydła są długie, są dłuższe, później średniej, później mniejsze i później te grzbietowe tak zwane. I te grzbietowe muszą zachodzić aż na plecy, tu jak plecy jest. tu nie może, muszą zachodzić na plecy, bo przy długim dystansie jest to bardzo potrzebne. Przy bardzo długim dystansie mówimy od 800 km w górę, 1000 km, 2000 km. Super maratony, takie różne, wysokie, długie. To jest to bardzo ważne. Dlaczego? Że tu cały czas pracuję i tu też pracuję. Pod względem czasu lotu cały czas pracuję te skrzydło tutaj. I te skrzydło to są na długie maratony. O tym, co mówię. I tu musi być zamknięte aż zachodzić. Bo niestety, czym dłużej latają te piórka, zaczynają się powoli wyginać. Czym dłuższy dystans, one się zaczynają powoli wyginać. I jak tu nie ma przerwy, ten gołąb traci jeszcze gorzej, jeszcze ciężej mu lecieć. Dlatego szukają zawsze ludzi, żeby zamykały. Jedna osoba tu napisała, kurczę, nie wiedziałam, że mam taki przeskok. Ja mówię, to jest genetycznie, to jest prawda. Okazało się, że to prawda, że ja mówię prawdę. I co jeszcze? Teraz ten uskok tutaj, między tym piórem a tym piórem, musi być na palec, szerokości palca mojego. Uskok musi być wyższy. Musisz widzieć ten uskok duży, dlatego że bardziej pomaga jednak to powietrze szuflować pomiędzy tymi skrzydłami. Co jeszcze takiego bardzo ważnego jest? W genetyce jest, tu jest na okrągło, skrzydło dochodzi do ramienia, prawda? I teraz twój palec, jak włożysz dwa palce, prawda, pod spodem, to między ciałem a uskokiem nie może być szerzej jak półtora palca. Czasem niektórych jest cały palec. Dlaczego? Tu chodzi o siłę ciągu. Siła ciągu, czym krótsze ramiona są, ja tak człowieczka na malec, tak po prostu odchlapię go, prawda? Czym krótsze są tu ramienia, tutaj tak tak po prostu narysowałem, czy krótsze są ramienia, tutaj, w ogóle wszystko barki, tu krótkie, są ramienie, krótkie ręce, prawda? To ten gość może dźwigać no 400 kg. 400 kg. Do 400 kg. Prawda? No są wariaty, które jeszcze więcej dźwigają. Ale tak do 400 kg przypuszczalnie. Lecz osoba z dłuższymi rękoma nie w stanie dźwignąć 150 kg. Zobaczcie, 400, 150 z dłuższymi ramionami, z dłuższymi rękoma. Wszyscy, co grają w koszykówkę, siatkówkę, mają dłuższe, w koszykówkę, co grają wszyscy, to oni więcej jak 150 kg nie dadzą rady wyciągnąć, ponieważ obciążenie jest od razu. W tym momencie jest obciążenie na ciało jest na kręgosłup i na nogi, nie wytrzymują. Tak samo jest w gołębiach, to musi być palec, jak on skłoży, weźmiesz go i tutaj podłożysz, to będziesz miał palec. O tym też nie słyszałem, nikt o tym nie mówi, więc zobacz, ile informacji przekazuję Ci, żebyś wiedział. Co jeszcze o skrzydle? Pamiętaj, że czerwony plus niebieski, czerwony plus niebieski równa się masłowy, tak zwany masłowy. U nas się nazywa silver, masłowy. Silver to się mówi inaczej. Kurczę. Zapomniałem, no kurna, wyobrażacie sobie, czerwony plus niebieski daje masłowe, czyli popielate. Tak, popielate. Czerwony i niebieski daje popielate. Srebrny, jasny. Teraz tak, lub masłowy. Jakość piór jest inna, jak pomieszasz te dwa kolory. Jest inna gładkość, jest inna barwa piór. Czerwony i niebieski daje jedwab. Czerwony zawsze daje jedwabne pióra. Czarny i czerwony daje jedwabne pióra. Ciemnej barwie i czerwony daje pióra szlachetne. Dlatego zawsze proszę w hodowlę, jak ktoś ma to, żeby były czerwone. W linii starych Jansenów były czerwone. Był jeden tylko brat, który umiał parzyć czerwone z niebieskimi, z ciemnymi, pasiastymi i w ogóle wszystko. Jak były doparzane czerwone, one robiły niesamowite wyniki. Tak samo jest z tym kolorem po prostu. Przepraszam, że tak z tym rysowaniem jest to wszystko, ale jak zaczniesz to oglądać od początku i cały czas będziesz wiedział to wszystko, to zawsze czymś cię zaskoczę takim po prostu, żebyś wiedział. Czerwony plus niebieski daje jedwabny połysk. Ty dotkniesz go i taki połysk jest jedwabny. Czujesz w ogóle wszystko. Niebieski plus masłowy, popielaty, popiołek, niebieski plus popielaty równa się niebieski lub popielaty, prawda? Niebieski, popielaty równa się młode niebieskie lub popielaty. Ale w skrzydle, to jest skrzydło, tam jest lepszy przepływ krwi z jednej i z drugiej strony. Bardziej są po prostu, bardziej są te skrzydła, bardziej są krwiste i w ogóle wszystko i bardziej są mocniejsze te skrzydła, bo są szybsze. Niebieskie popielaty są skrzydła szybsze. Dlatego tak bardzo dużo informacji chcę o tym powiedzieć. Co jeszcze takiego bardzo ważnego? Bardzo ważnego to jest to, żeby zapisywać to, co uważasz za stosowne, zapisuj, bo tego nigdzie nie znajdziesz. Nikt ci o tym nie powie, nikt ci nie powie, żaden mistrz o tym ci nie powie, niektórzy mistrzowie o tym nie wiedzą. Nie kupuj drogich gołębi, masz w środku, w gołębniku rarytas, tylko po prostu zadbaj o to wszystko. Co jeszcze takiego bardzo ważnego? Jeszcze bardzo dużo takiego ważnego, że przede wszystkim powinnaś dbać o to wszystko. I to jest najważniejsze, bo jak nie będziesz dbał, to kto o to zadba? Kto o to zadba? Dlatego tak bardzo Ciebie proszę, żebyś zadbał o to wszystko, żebyś wiedział o tym wszystkim. Pozdrawiam Cię, Andrzej z tej strony. Dobry lot i wszystkiego najlepszego. I pamiętaj, pod tym piórem, pod tym skrzydłem musi być palec szerokości, będzie lepsze ciągnięcie. Jak masz trochę pojęcia, to będziesz wiedział, o co chodzi. Trzymaj się, pozdrawiam. Dobry lot, wszystkiego najlepszego. Pa!